Właśnie zdjąłem z półki dwie książeczki tego samego autora od tego samego wydawcy. Miniatury żeglarskie wydawane przez Andrzeja Kowalczyka, a obie napisane przez Andrzeja Kolonela Remiszewskiego. Ta pierwsza to w całości wymyślona, nieznana przygoda, czy raczej zadanie legendarnego Hornblowera, który w tej książeczce jest dowódcą eskadry brytyjskich okrętów operujących na Bałtyku i podkradających się na Zatokę Gdańską, żeby w Gdańsku... No nie, nie będę tu zdradzał szczegółów tajnej akcji tego legendarnego, choć fikcyjnego bohatera Royal Navy. W każdym razie opowieść godna jest najlepszych brytyjskich tradycji z Jamesem Bondem na czele, a jednocześnie trzyma się realiów epoki, jak sam twórca postaci Hornblowera C.S. Forrester. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich wielbicieli tradycyjnych powieści awanturniczych. Drugi zeszycik opowiada o Windjammerach. To ostatnia generacja wielkich, rejowych żaglowców przewożących towary przez oceany na wyścigi z nie dającymi się już zatrzymać parowcami. Autor opowiada tu o tych, które będziemy mogli jeszcze podziwiać czy to przy muzealnej Kei, czy nawet na morzu. Były to żaglowce powstałe na przełomie XIX i XX wieku, zbudowane według najnowszych ówczesnych technologii. Ich prędkości maksymalne wprawdzie nie zawsze dorównywały słynnym kliprom herbacianym, ale przebiegi dobowe miały zdecydowanie większe. Jeżeli wybierzemy się do Hamburga, Lubeki, Marienhaminy czy Nowego Jorku, będziemy mogli je podziwiać na żywo. Przy odrobinie szczęścia spotkamy je pod żaglami, choćby przy okazji licznych zlotów. Obie książeczki, choć tematycznie tak różne, godne są polecenia. Nawet jeżeli ich treść była już publikowana w internecie, to słowo drukowane bywa wygodniejsze w użyciu. Andrzej Kolonel Remiszewski. Nieznany epizod z życia Hornblowera i Pożeracze wiatru Windjammery, seria Miniatury żeglarskie, Francja, 2022 rok.